Cześć, mam na imię Zosia i pracuję jako osobista stylistka. A to jest kanał, na którym dowiesz się, jak rozsądnie kompletować swoją garderobę oraz jak odnaleźć styl, w którym będziesz wyglądać i czuć się najlepiej. Dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem z serii kobiecych sylwetek i dzisiaj opiszemy sobie najbardziej popularną sylwetkę, mianowicie sylwetkę typu gruszka. Czyli tę sylwetkę, którą cechują raczej wąskie ramiona, małe do średniej wielkości biust, zaznaczona bądź nie talia i masywniejsze, szersze uda bądź biodra czy też pupa. Także dzisiaj będziemy opisywać, tak jak to było w poprzednim odcinku, na przykładzie znanej osoby. Serdecznie zapraszam. I zanim przejdę do dzisiejszych porad, koniecznie chciałam bardzo ważną informację Wam przekazać, mianowicie dziewczyny, to, że mamy jakieś niedoskonałości w naszej sylwetce, to, że mamy większą pupę, czy też większe biodra, większy biust i tak dalej, pamiętajcie, że to nie musi być naszym mankamentem. To nie jest tak, że jeżeli jesteśmy inne od tego jakiegoś tam ustalonego ideału, to znaczy, że nie wiem, to jest źle i tak dalej. Ja pracuję z kobietami, które mają różne sylwetki, bardzo różne rozmiary i nieraz jestem przerażona tym, jak naprawdę przepiękne sylwetki, przepiękne kobiece kształty mają z jakichś powodów dziwnych kompleksy. W związku z czym mocno zaznaczam, że to, że mamy jakieś dysproporcje czy niedoskonałości, to sprawia, że jesteśmy piękne, bo jesteśmy inne, każdy z nas jest inny, tak jak mamy inną osobowość, inny charakter, tak samo mamy różne sylwetki. I to nie jest powód do tego, żeby, nie wiem, myśleć o sobie, że jestem gorsza, żeby to było jasno zaznaczone na początku, bo czasami takie komentarze pojawiają się. Wskazówki, które dzisiaj chciałam Wam przekazać, to czym chciałam się dzisiaj z Wami podzielić, to jest wiedza, która pomoże Wam lepiej podejmować decyzje i łatwiej podejmować decyzje na zakupach. Sprawić, że będziecie pewniejsze w tym, czy rzeczywiście w czymś dobrze wyglądacie, bądź nie. Że będziecie w stanie lepiej ocenić, czy to lepiej do Was pasuje, bądź nie. To jest tylko i wyłącznie taki cel, dlatego w żadnym wypadku nie mam na celu przekazać, że nie wiem, to jest niedoskonałość, to znaczy, że to jest gorzej. To nie jest wiadomość, którą chcę Wam przekazać tym odcinkiem. Ten odcinek ma na celu Was nauczyć, pokazać Wam, dać Wam wskazówki, sugestie, co będzie na Was lepiej leżało, po co warto jeszcze sięgnąć, co warto spróbować dla swojej sylwetki, tak aby lepiej, pewniej czuć się w ubraniach. Także mam nadzieję, że to było jasne. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, które publikuję na moim kanale, należy oczywiście subskrybować mój kanał i jeśli klikniecie na dzwoneczek, to wtedy na bieżąco będzie Wam się pojawiało zawsze, kiedy pojawi się nowy materiał na moim kanale, w związku z czym pamiętajcie, żeby kliknąć, żeby nie opuścić żadnego odcinka, bo w tej serii jeszcze będzie dużo ciekawych wskazówek, a my przechodzimy do rzeczy. No dobra, no to przechodzimy do dzisiejszych porad i opiszemy sobie bardzo znaną piosenkarkę, zresztą jedną z moich ulubionych, mianowicie Alicia Keys. I tutaj celowo wybrałam właśnie taką sylwetkę gruszkę, która nie należy do tych najłatwiejszych do ubierania, które często są podawane w różnych poradnikach, tak jak na przykład Beyoncé, która często jest podawana jako właśnie gruszka, ale dziewczyny, no Beyoncé ma naprawdę przepiękną pupę, przepiękne kształty, bardzo zgrabne nogi, w związku z czym sporo fasonów będzie na niej dobrze wyglądało. Ale już Alicia Keys zmaga się nieco nad wagą w dolnej części sylwetki i ona już ma trochę większe wyzwanie, w związku z czym co założyć, żeby na tym czerwonym dywanie się jak najlepiej prezentować, czy też po prostu na co dzień. W związku z czym dzisiaj na przykładzie właśnie tej sylwetki, tej kobiety pokażę Wam, co lepiej wygląda, co bardziej korzystnie, a co będzie może mniej korzystne dla tej sylwetki. Zatem zaczynamy. I te dzisiejsze porady podzielimy sobie na cztery części. Najpierw skupię się na tym, co warto zakładać w górnej części sylwetki, potem co w dolnej, potem opowiemy sobie o sukienkach, jakie są dobre dla tej sylwetki i też na temat talii, czy warto ją podkreślać, czy raczej nie. No więc jeżeli chodzi o pierwszą część, a więc co zakładać warto w górnej części sylwetki, jeżeli jesteście sylwetką typu gruszka. No więc dziewczyny, to jest szczuplejsza część Waszej sylwetki względem dolnej, w związku z czym tutaj śmiało możecie właśnie zakładać jakieś ciekawe ubrania, które przyciągną uwagę, czyli na przykład jakieś wzory mogą się znaleźć na górnej części sylwetki, jakieś pufki w ramionach, czy też kolie, biżuteria, printy, wszystko to jest dozwolone właśnie w przypadku takich sylwetek typu gruszka, dlatego że jeżeli przyciągacie uwagę do górnej części sylwetki, to dolna optycznie wydaje się nieco mniejsza i też dzięki temu odciągamy właśnie uwagę od tej dolnej części sylwetki. Tutaj pokażę Wam kilka właśnie stylizacji Alicia Keys, która bardzo często stosuje tę zasadę, a więc właśnie przyciąga uwagę do górnej części sylwetki. Stosuje różne ciekawe dekoldy, różne napisy, printy, wszystko co właśnie będzie optycznie jej powiększało tę górną część sylwetki.
No właśnie, ale co z dolną częścią sylwetki? Czyli jak te biodra zatuszować? Dziewczyny, więc tutaj jest bardzo indywidualna kwestia. Z doświadczenia wiem, że tak naprawdę najpierw każda gruszka powinna sobie dokładnie przeanalizować, jaki ma ten dół sylwetki. Bo wiecie, są gruszki, które mają bardzo piękną pupę, które mają bardzo kształtne biodra. Czyli to, że na górze noszą mniejszy rozmiar, a na dole większy, to wcale nie znaczy o tym, że ten dół muszą tuszować. Dlatego, że bardzo często spotykam się z kobietami, które mają przepiękną tą pupę, przepiękny ten kształt, więc warto wtedy na przykład zakładać ołówkową spódnicę. Jeżeli jesteście taką gruszką, która ma kształtny dół, która ma kształtną pupę, to tak jak tutaj Wam pokażę to na przykładzie właśnie Alicia Keys, ale też Beyoncé i też innych sylwetek, które właśnie mają bardziej kształtną pupę, które mają szerszy dół, one świetnie prezentują się w takich ubraniach, które im podkreślą to. W związku z czym, tak jak mówię, no trzeba sobie to przeanalizować. I często, bardzo często zdarza mi się właśnie w przypadku sylwetek typu gruszka zakładać ołówkową spódnicę. Wiem, dziewczyny, że możecie mieć wyzwanie, ponieważ jeśli macie dość kształtne uda, takie krągłe, biodra, to może się tak zdarzyć, że spódnice ołówkowe, które zakładacie, są tak na przykład tu obcisłe w biodrach, ale w talii niedopasowane. Co robimy? Zanosimy do krawcowej i oczywiście ją dopasowujemy, tak aby podkreśliła te nasze ładne linie bioder. Jeżeli też macie bardzo ładne, kształtne biodra, to śmiało możecie też zakładać, wiecie, dopasowane spodnie z wyższym stanem, które ładnie Wam podkreślą te biodra, więc tutaj tak naprawdę, tak jak mówię, no trzeba sobie to dokładnie przeanalizować, nie zawsze sylwetka typu gruszka musi tuszować te biodra, a więc może je tak naprawdę podkreślać i traktować to jako naprawdę swój atut sylwetki. A co z tymi sylwetkami typu gruszka, które mają taki cięższy dół, a więc w przypadku Alicia Keys jest to dość widoczne, że ona ma takie masywniejsze uda, ma też trochę szersze łydki i kostki na dole. I co w takiej sytuacji? Tutaj dziewczyny najczęściej właśnie pytanie, jakie dostaję, to jest pytanie, czy powinny być dopasowane spodnie w przypadku takiej sylwetki, czy powinny mieć nieco luźniejszą nogawkę na dole. I powiem tak, to też zależy, ale na przykładzie Alicia Keys widać, że ona lepiej prezentuje się, jeżeli ta nogawka jest nieco szersza na dole. I teraz zaznaczam, to nie musi być, tutaj Wam pokażę jakieś stylizacje też, gdzie ona miała na przykład takie dzwony na dole, ale to nie jest oczywiście konieczne, żeby to były dzwony. Po prostu chodzi o to, że czasami takie sylwetki typu gruszka, które mają masywniejszą dolną część sylwetki, lepiej prezentują się, jeżeli nie mają tych spodni takich bardzo dopasowanych typu skinny, tylko właśnie ta nogawka, tak jak w przypadku tutaj Wam pokazuję stylizację Alicia, gdzie ta nogawka jest troszeczkę luźniejsza, taka troszkę i dzięki temu tak jakby te biodra nie wydają się aż takie szerokie. Ale to mówię, nie w przypadku każdej gruszki, to trzeba indywidualnie oceniać. Ja wiecie dziewczyny, że pracuję w praktyce, ubieram klientki, więc wiem, że tutaj różne niuanse grają rolę. Natomiast każda z Was powinna sobie właśnie indywidualnie ocenić to, w których lepiej się prezentuje i to jest taka podpowiedź, że właśnie niektóre mogą lepiej wyglądać w tej nieco szerszej nogawce, bo wtedy bardziej będą się tak równoważyć te biodra i będzie to lepiej się prezentowało. Wiadomo, że w dolnej części sylwetki, jeżeli mamy ją większą, jeżeli chcemy ją tak, jeśli mamy na celu ją zatuszować, to wiadomo, że ciemniejsze kolory po prostu będą bardziej korzystne, że zakładanie wzorów, jakichś tam jasnych kolorów po prostu spowoduje, że te uda wydadzą się większe. No dobra, ale są gruszki, które czasami chcą po prostu założyć jasne spodnie, bo jest lato i co wtedy zrobić? Wtedy najlepiej zróbcie tak, dziewczyny, żebyście nie zakładały na górze obcisłej, czarnej na przykład góry, która Wam, wiecie, wysmukli górną część sylwetki i białe spodnie, które Wam powiększą ten dół, tylko jeżeli już zakładacie białe spodnie, to wtedy na przykład jakąś luźniejszą górę, też może jaśniejszą, może coś takiego, co po prostu Wam zrównoważy to, że biodra się wtedy nieco większe wydają przez ten biały kolor, no bo wiadomo, biały kolor będzie nam trochę powiększał optycznie. I co z sukienkami? Słuchajcie, generalnie dla gruszek sukienki to jest najczęściej najlepszy wybór. Dlatego, że właśnie to jest sposób na to, żeby zatuszować sobie te wszelkie niedoskonałości w dolnej części sylwetki. Więc na przykład możecie sobie jakieś, wiecie, tak jak Alicia Keys, fajne, ciekawe dekolty, ładne tutaj jakieś na przykład zdobienia w okolicach dekoltu, dłuższe sukienki, bądź też sukienki do kolan. To wszystko już zależy od indywidualnych preferencji. I pytanie, czy ołówkowa, czy lekko rozkloszowana. No też zależy właśnie od tego kształtu biodra. Jeśli macie ładne biodra, podkreślajcie, czemu nie? Jeśli te biodra są takie, że jednak lepiej je troszkę zatuszować, może być lekko rozkloszowana. Pamiętajcie o tym, tu Wam pokażę taką fajną stylizację Alicia Keys, w której ona taką ołówkową, dopasowaną spódnicę, sukienkę założyła i zwróćcie uwagę, że na górze pojawiają się takie pufki, dzięki czemu jej robi się jej taka talia osy i taka sylwetka robi się no bardzo, bardzo proporcjonalna, kształtna. I to jest też taki trik na przykład, który możecie stosować, że jak właśnie założycie dół obcisły, to na przykład na górze pojawią się pufki. To też będzie takie coś, co zrównoważy fajnie Wasze proporcje. A co z talią?
No i tutaj też jest indywidualna kwestia. Większość gruszek ma dobrze zaznaczoną talię, bo dzięki temu, że te biodra są właśnie takie kształtne, to tutaj ta talia ładnie jest zaznaczona, ale nie wszystkie. Zdarzyło mi się ubierać takie kobiety, które są typem gruszki, ale nie mają tak ładnie zaznaczonej talii. I wtedy, jeżeli jest zaznaczona talia, podkreślamy ją oczywiście, czyli na przykład dopasowana, tak jak mówiłam, ołówkowa spódnica, czy coś takiego, co po prostu podkreśli nam tę talię, sukienki, które będą nam podkreślały talię. Jeżeli nie mamy tej talii, no to robimy iluzję, że ona jest, czyli jakieś takie luźniejsze, tak jakby wkładamy sobie bluzki w spód i w spódnicę bądź spodnie i tworzymy sobie iluzję tej talii. Albo czasami trzeba po prostu jakby zakryć, że nie ma tej talii, czyli coś luźniejszego nieco założyć. Ale pamiętajcie, żeby nie zbyt luźne, bo zbyt luźne znowu Was poszerzy, a w tę stronę raczej nie, żadna z nas nie chce iść. Kolejną wątpliwość, jaką często mają sylwetki typu gruszka, to to, jakie powinny nosić marynarki, a więc czy mogą być dłuższe, czy mogą być krótsze, czy mogą być taliowane, bądź nie. Powiem Wam tak, w większości przypadków lepiej gruszki wyglądają w krótszych marynarkach i to macie tutaj pokazane właśnie na stylizacji Alicia Keys, że ona lepiej się prezentuje w tych nieco krótszych, natomiast pamiętajcie, że no w stylizacji, tak jak mówię, nie jest to jakaś zasada, której nie można łamać. Jeżeli na przykład jesteście wysokimi gruszkami, to czasem ta dłuższa marynarka może fajnie wyglądać. I tutaj też trzeba sobie grać kolorami, bo na przykład w przypadku tej czarnej stylizacji Alicia Keys, mimo że marynarka jest dłuższa, to zauważcie, że ona bardzo fajnie wygląda w tym. Więc raczej gruszki wyglądają lepiej w krótszych, aczkolwiek czasami dobrze dobrana stylizacja, jeśli gramy innymi elementami stylizacji, innymi elementami ubioru, to może się ta dłuższa marynarka też dobrze prezentować. W szczególności na wyższych dziewczynach lub w momencie, kiedy zakładacie obcasy. Pamiętajcie, żeby ostrożnie z tym punktem, który jest najszerszy, aby tam nie przyciągać uwagi do tego miejsca, ponieważ czasami wtedy może właśnie ta sylwetka wydawać się niekorzystnie szersza. Czy to wszystkie fasony, jakie może zakładać gruszka, aby lepiej się prezentowała? Oczywiście, że nie. Wiecie, że moda jest sztuką, więc ma wiele niekonwencjonalnych rozwiązań, wiele możliwości. I zobaczcie, jak bardzo fajnie Alicia Keys wygląda na przykład w takim długim kardiganie. Znalazłam jej dwie stylizacje, które znowu fajnie bardzo wysmuklają, tak wydłuża jej sylwetkę, tuszuje właśnie te biodra, uda, więc to tak też bardzo ładnie na niej wygląda. Więc widzicie, możliwości jest tak naprawdę jeszcze wiele. Natomiast właśnie te wskazówki, które dzisiaj Wam przekazałam, z którymi się podzieliłam, są taką podstawą wyjścia do tego, aby właśnie gruszki lepiej się ubierały. I jeszcze na koniec, to o co prosiłyście mnie w komentarzach, podam Wam jeszcze trzy znane sylwetki typu gruszka, z których możecie czerpać inspirację. No jest pierwsza, to jest już wspomniany Jennifer Lopez, druga Beyoncé, które są gruszkami, ale one, tak jak mówię, mają piękne pupy, więc mogą je podkreślać. Natomiast też wiele ich stylizacji jest właśnie na podstawie tych wskazówek, o których dzisiaj się podzieliłam. I jedna jeszcze znana gruszka to jest Jennifer Love Hewitt, która też jest taką gruszką, więc możecie też czerpać od niej inspirację. Mam nadzieję, że te wskazówki dzisiaj były dla Was przydatne. Zostawcie w komentarzach, jaką chcecie kolejną sylwetkę, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!